Otwieram kolejną sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, wpłynął do mnie wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie właśnie obrad sesji w trybie artykułu 15.7 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. I pozwólcie Państwo, że zadam w tej chwili pytanie wszystkim radnym o to, czy wyraża zgodę na udział w trybie zdalnym. Wobec tego zadaję wszystkim radnym, którzy są w tej chwili obecni na sesji, czy Rada Powiatu Bartoszewskiego wyraża zgodę na udział zdalny w obradach dzisiejszej sesji. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? A tak, rzeczywiście. Widzicie Państwo, pośpieszyłem się troszeczkę, wobec tego sprawdzimy najpierw kworum w takim układzie. Bo rzeczywiście najpierw trzeba sprawdzić kworum. Wobec tego bardzo proszę wszystkich radnych o zalogowanie się i o potwierdzenie swojej obecności. No tak, bo musimy stwierdzić, czy Rada w ogóle jest obecna, czy możemy podejmować, czy podejmować wszystkie uchwały. Możemy. Już widzę w tej chwili, że tak, bo do tego, żeby Rada, żeby było kworum, wystarczy 9 radnych, a już widzę, że jest 12. Stwierdzam zatem, że jest obecnych na dzisiejszej sesji 12 radnych i teraz wracam do tego pytania, które próbowałem zadać na samym początku. Powtórzę to pytanie. Czy Rada Powiatu Bartoszewskiego, czy radni Powiatu Bartoszewskiego wyrażają zgodę na udział zdalny w dzisiejszej sesji? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego wyraziła zgodę na zdalny udział w dzisiejszej sesji. Wobec tego przystępujemy już do procedowania. Tak jak powiedziałem, wpłynął do mnie wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji, obrad sesji w trybie artykułu 15.7 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Powodem zwołania tej sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 jest konieczność wprowadzenia zmian w budżecie powiatu z uwagi na realizację projektu Cyfrowy Powiat i wynikające właśnie z tego projektu zobowiązania. Przedstawię wobec tego Państwu, panom radnym, program, porządek obrad, który wygląda tak. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 71. sesji, już wiem jaki numer sesji dzisiaj, 71. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach a. zmian budżetu powiatu na rok 2023 i zmian, to jest punkt b, wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2023-2036 i zamknięcie obrad 71. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Przystępujemy wobec tego do procedowania i czyli porządek obrad uważam, że jest uchwalony, ponieważ jest zaproponowany przez zarząd i przechodzimy do uchwały pierwszej, czyli zmian budżetu powiatu. Przeczytam uchwałę. Uchwała nr 71 /327/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 78 160 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 148 570 837 zł i 89 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 100 212
736 zł i 28 groszy i wydatki majątkowe w wysokości 48 358 101 zł i 61 groszy. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 48 358 101 zł i 61 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt trzeci, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 746 988 zł 91 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf drugi. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23 548 840 zł i 41 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 14 893 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8 059 520 zł i 26 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 620 zł i 15 groszy. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 28 653 615 zł i 52 groszy. Grosze rozchody w wysokości 5 106 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, Szanowni Państwo, treść uchwały. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Tak, Szanowni Państwo, za chwileczkę będziemy głosować tę uchwałę, a w tej chwili powinniśmy sprawdzić jeszcze raz kworum. Wobec tego bardzo proszę o potwierdzenie jeszcze raz swojej obecności. Ponieważ przybyli radni, którzy się jeszcze nie zalogowali, a chcieliby głosować. Tak, tak. Stwierdzam, że obecnych jest w tym momencie 13 radnych, nieobecnych 3. Wobec tego wracam do głosowania. Kto z panów radnych jest, a jeszcze czy jakieś pytania są może do pana? Nie, nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za tą uchwałą, którą nie tak dawno przeczytałem? Kto z panów radnych jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze na pana Marcina, na pana radnego Marcina Przybysza. Już jest. Stwierdzam niniejszym, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę do realizacji 12 głosami za, a jednym głosem wstrzymującym się. Z jednym głosem wstrzymującym się. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnej uchwały, która jest jakby konsekwencją oczywiście tej uchwały budżetowej, czyli tak zwana WPFK, czyli zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2023-2036. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszewskiego na lata 2023-2036 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały i teraz cóż, możemy przejść chyba do głosowania.
Wobec tego zadaję panom radnym pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze czekamy na jeden głos. Jest. Stwierdzam, że podobnie jak poprzednią uchwałę, Rada przyjęła tę uchwałę do realizacji głosami 12 za przy jednym głosie wstrzymującym się. Szanowni Państwo, porządek obrad w tym momencie został wyczerpany. Ja jeszcze chciałbym tylko, zanim zamknę jeszcze tą sesję, poinformować Państwa, że najbliższa sesja będzie zwołana 24 lutego. I sesja 24 lutego, tu proszę sobie jakby zapamiętać to, to tutaj mówię do radnych, będzie tylko w trybie stacjonarnym. Dlatego zapraszam panów radnych do obecności tutaj na sesji. Jest to ważna sesja, ponieważ będziemy przyjmowali nową radną tutaj w poczet naszej Rady. Także serdecznie dziękuję. W takim razie zamykam 71. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.